Twój film Przez szybę znalazł się w konkursie Młodego Kina Festiwalu w Gdyni. Ja widziałam ten film i on mi się wydaje taki trochę opowiedziany ironicznie. Czy ten styl jakoś jest Ci bliski? No, jest to groteska, myślę. Był opowiedziany z dużym przymrużeniem oka, ale chyba o trudnych rzeczach, o śmierci i o miłości się najłatwiej opowiada. Nie do końca poważnie. Wiem, że teraz pracujesz nad kolejnym dokumentem. To też będzie powiedziane ironicznie? Będziemy próbowali, bo temat jest młoda dziewczyna, 15-letnia, która mieszka w domu dziecka i właśnie zaszła w ciążę. Ile da się humorów to wcisnąć, to będziemy próbowali. Jesteś po pokazach filmu Przez szybę na Camera Image i na Łodzią po Wiśle. Byłeś pewnie na pokazach, prawda? Wśród publiczności. Czy ona reaguje tak, jak to sobie zaplanowałeś? Nie było założenia, ale reaguje dużo lepiej niż przewidywałem. Wydaje się, że publiczności się to jakoś podoba i że wchodzą w ten klimat, który nie było do końca... Ja nie byłem do końca pewien, czy ludzie to kupią. Pewnie, bo to był pierwszy taki pokaz z większą jakąś publicznością, bo pokazywany na egzaminie, ale tam przyszła garstka ludzi, głównie znajomych, więc to było takie pierwsze zmierzenie się z jakąś większą publicznością. Widać, że się podobał. Operator wygrał tam srebrną kijankę, więc było bardzo przyjemnie. Teraz w Krakowie będziesz pokazywał film Seans w kinie Tatry i to jest dokument w konkursie polskim. To jest film o człowieku, który prowadzi kino i jakby jest taki trochę zakręcony. Czyli wiele osób mówi, że to jest człowiek samograj do dokumentu. Nie powiedziałbym, żeby to był człowiek samograj. Kręciliśmy z nim bardzo długo, był bardzo zamknięty w sobie, więc to była trudna osoba do sfotografowania. Bardzo ciężko mi było zaufać nam. Pan Darek jest osobą zupełnie samotną, która prowadzi najstarsze kino w Łodzi, do którego niestety nikt nie przychodzi, więc on siedzi i czeka na osobę, która przyjdzie i obejrzy jego film, ale jak się taka osoba pojawia, to bardzo niechętnie ten film pokazuje. Montowaliśmy to bardzo, bardzo długo i można było z tego zrobić naprawdę 10 zupełnie innych filmów. To, czy masz jakieś zamierzone sceny, które chciałbyś tam jakoś sprowokować u bohatera, czy po prostu idziesz na żywioł? Ten scenariusz się zmienia prawie po każdym dniu kręcenia. Siadam z powrotem nad kartką i go zmieniam w zależności, co się przydarzyło tego dnia, czy w danym tygodniu co się wydarzyło i założenie za główne zostaje, tylko jak to pokazać może się zmienić. Jak oceniasz szansę młodych filmowców albo ich sytuację na rynku? Czy jest dobry moment do startu? Myślę, że tak. Właśnie szczególnie w dokumencie teraz są fundusze też zagraniczne i są ludzie ciekawi, co się dzieje w Polsce, więc myślę, że żeby zacząć dokument jest dobrą drogą. A nie jest tak, że część na przykład wchodzi po prostu w reklamę i tam zostaje? Żeby wejść w reklamę, to jest marzenie wielu, ale bardzo dużo osób wchodzi w jakieś telewizyjne seriale i już tam zostaje. I to nie wiem, czy jest marzenie wszystkich. Kierunek dokumentu, a potem jakiś krótki fabuł. Jest to możliwe. Ja po prostu się nie chcę denerwować, bo pani jest po prostu... Ja pani sprzedam dwa normalne...